Cześć, witam Was na moim kanale. Tak jak obiecałem, wracam do Was z informacjami o tym, jak będzie wyglądać 10X w ten weekend, ponieważ będzie to klasyczne 10X. Nie mamy żadnego gwarantowanego e, czempiona, żadnego 2 plus 1, nic z tych rzeczy, klasycznie 10X. I tak patrząc na tą listę, to chyba tak mi się wydaje przynajmniej mamy wszystkich czempionów z decrease speed. No i zaczynamy. Standardowo zaczynamy od epików i na początek to będzie banner Lord. jeden z najlepszych epików, bardzo dobry epik Stagnite Stagnite, który głównie znany jest z tego, że na swoim A2 przy trzech turach cooldownu ma Decrease Defense i Decrease Attack 95% szans, ale jeżeli dołożycie do tego masterkę Sniper to będzie to 100% Dodatkowo mamy właśnie Decrease Speed na A1, gdzie uderza dwa razy i ma 50% szans na to, że wejdzie Decrease Speed. Idziemy dalej. To będzie jeden z nowszych epików Ruel'a. Akurat na tym koncie jej jeszcze nie trafiłem, a jest to całkiem dobry epik. Na A1 tutaj uderza jednego przeciwnika trzy razy i każde krytyczne uderzenie ma szansę na kradzież... Y, de, y, kradzież... Y, turmite. Na A2 Tutaj atakuje jednego przeciwnika trzy razy. Każde uderzenie ma ile 70% szans na umieszczenie decrease defense weekend i dużego decrease speed na dwie tury. I to nie jest tak, że jedno uderzenie ma decrease defense, drugie weekend, trzecie decrease speed. Nie, na każdym uderzeniu ma 70% szans na to, żeby wszystkie trzy debuffy weszły. Więc mimo, że to nie jest 100%, to przy trzech uderzeniach te szanse są bardzo, bardzo wysokie. I na A3. Tutaj napełnia turmiter naszych czempionów o 20% i wrzuca Increase Crit Rate na wszystkich na dwie tury. Jeszcze mamy aure, zwiększa accuracy w dungeonach o 40 punktów. Idziemy dalej. I To jest champion, o którym nie tak dawno temu y, robiłem film, Ona chyba tutaj. Tak, to jest Lady Annabel. I ta pani w czerwieni bardzo dobrze radzi sobie solując bomala. Na 1 tutaj leczy się y, o 3% swojego max HP. Na 2, tutaj mamy atak na wszystkich i mamy licza i decrease speed, na 3 tutaj wymienia się HP z jednym celem, i jeżeli jej HP jest równe lub wyższe od celu, wtedy umieszcza Revive on death na celu, z którym się wymieniała, a jeżeli odwrotnie, to wtedy wrzuca Revive on Death. Na siebie. Dodatkowo umieszcza increase Speed na naszych czempionach na dwie tury i ma bardzo fajny pasyw, właśnie dzięki temu pasywowi jest w stanie solować Bomala, ponieważ leczy się o 50% swojego max HP za każdym razem, kiedy ktoś ginie na polu walki. I na koniec mamy jeszcze czempiona Void, i dobrze pamiętam to jest Ork. Tak, i tym czempionem jest Tuhak. The Wanderer. Na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie ma 30% szans, o do 40 możemy to zwiększyć na wydłużenie cooldownów jednego skillu o jedną turę. A jeżeli zaatakowany cel ma mniej niż 50% HP to wtedy wrzucana, wydłuża cooldown wszystkich skillów nieszczęśnika. Na A2 tutaj atakuje wszystkich i mamy 100% szans na wrzucenie Decrease Speed na dwie tury Doradkowo wrzuca Increase Speed na siebie na dwie tury, leczy go o 15% zadanych obrażeń, jeżeli ma mniej niż 50% HP w momencie ataku. Na A3, tutaj atakuje jednego, kradnie 50%, 50 turmiter celu i mamy 100% szans na wrzucenie stanu na dwie tury, kradnie 100% turmiter, jeżeli ma mniej niż 50% HP przed atakiem. jeżeli ma mniej niż 50% i jeszcze jest pasyw. Obniża obrażenia otrzymywane e, o 20%, kiedy jego HP spada poniżej 60%, aura atak we wszystkich miejscach o 22%. I to jest ostatni epic jakiego mamy na liście, i mamy jeszcze legendy. E, przejdźmy najpierw tutaj, zacznijmy. Demon Spawn, i to będzie Countess Leaks na A1. Tutaj atakuje dwa razy jednego, mamy szansę na weekend. Tutaj atakuje wszystkich trzy razy, wrzuca decrease speed, do tego każde uderzenie, obniża turmiter o 10%. Na trzy, tutaj ponownie atakuje wszystkich, mamy 100% szans na wrzucenie block active skills na dwie tury. Dodatkowo obniża cooldowny yy, skillów naszych czempionów o jedną turę, poza sobą. U siebie nie skraca cooldownu. I mam jeszcze dwa pasywy: usuwa jeden losowy debuff z Astralona i z siebie na początku każdej tury, i to jest dostępne tylko jeżeli Astralon jest w jednym teamie. I drugi pasyw napełnia jej turn meter o 5% za każdym razem, kiedy jeden z naszych czempionów otrzyma debuff. No więc to jest Countess Leagues. Przejdźmy dalej. To będzie Shadow King i to jest Lady Kimi. Ona często się pojawia w takich wentach. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, potem atakuje drugiego z najwyższym turmiter To może być ten sam Champion. Drugie uderzenie ma 50% szans, do 60% można to zwiększyć. Na obniżenie turmitem o 15% na 2. Tutaj atakuje wszystkich, 100% szans na wrzucenie decrease accuracy i decrease speed na dwie tury i obniżenie turn meter o 15%, a 3 to jest taka odwrotność w pewnym sensie. Na początek usuwa jeden losowy buff z każdego przeciwnika, potem mamy 100% szans na wrzucenie block buffs na dwie tury na przeciwników, którym usunęła buff. I druga część napełnia turmiter naszych championów o 15% i wrzuca na nas Increase Accuracy, Increase Speed na dwie tury. I na koniec pasyw za każdym razem kiedy ona umieszcza debuff na przeciwniku, dodatkowo skraca jego turmiter o 5% i przeciwnie, kiedy jeden z naszych championów otrzymuje debuff, to napełnia tego championa turmiter o 5%. Na koniec Aura zwiększa speed w Doom Tower o 30%. I przejdziemy do kolejnego czempiona To będzie, on jest chyba też Banner Lords. Tak, kolejny Banner Lords i to jest Staltus Dragon Bane, jeden z najlepszych nukerów defensywnych w całej grze. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Jeżeli, jeżeli cel jest pod wpływem debuffów, każde uderzenie obniża turmiter o 10%. Na A2 tutaj atakuje wszystkich dwa razy i mamy. Ile yy, 65% szans na wrzucenie stan na jedną turę. I mamy drugi AoE, tutaj umieszczę Increase Defense na tym czempionie na trzy tury, potem atakuję wszystkich, także sam się bafuje sam zwiększa swoje obrażenia. I mamy tak, 100% szans na wrzucenie Decrease Crit Damage na dwie tury na przeciwnikach, których atak jest wyższy od ich defense'u. Albo 100% szans na wrzucenie Decrease Speed na dwie tury na przeciwników, których atak jest równy, równy lub niższy niż e, ich Defense. Mam jeszcze Passive: za każdym razem, kiedy przeciwnik próbuje wrzucić Weekend, albo Decrease Defense, albo Poison na Staltusa, on odbija ten debuff na atakującego. Obrażenia rosną o 5% za każdy debuff, który jest na celu. Dzięki temu pasywowi jest absolutnie fenomenalny na smoka hard, ponieważ smok, próbując rzucić na niego pojzony, rzuca te poisony tak naprawdę na siebie. I to co jest ważne, robiąc to, odbijając te debuffy, nie używa swojego Accuracy a Accuracy yy, przeciwnika. No, i na koniec mam jeszcze Aurę. Zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%. No i na koniec jest jeszcze jeden Champion yy, Void, i jest to nowy Champion, który się dopiero co pojawił dzisiaj w grze. To jest Klejdna. Ta oto ładna pani. Na jeden tutaj atakuje jednego przeciwnika. Mamy 70% szans na wrzucenie slip na jedną turę. Napełnia jej turmetro 15%, jeżeli to się uda zrobić. Na A2 tutaj mamy 100% szans na umieszczenie Decrease Speed i licza na wszystkich przeciwników na dwie tury Dodatkowo leczy wszystkich naszych championów o 20% jej max HP Na A3 tutaj umieszcza Block Debuffs i Revive on Death na wszystkich naszych na dwie tury, 3 tury cooldownu I na koniec mamy Passive ma ile? 60% szans na kompletne zablokowanie nadchodzących obrażeń z pierwszego uderzenia. I to się dzieje tylko raz na turę. Mamy jedną turę, jedną turę cooldownu. Tylko pytanie to jest, czy to się dzieje tylko u niej, czy u każdego może zablokować? Bo to jest nie do końca jasne. I na koniec mamy pasyw zwiększa, y, pasyw, aurę, zwiększa HP w dungeonach o 40%. Także to jest ostatni czempion. Y, mamy fuzję, więc pewnie więcej osób niż zwykle będzie otwierać szardy w ten weekend, więc jeżeli interesuje Was któryś z tych czempionów, to będziecie mieć większe szanse, że jak już traficie epika albo legendę, to któryś z nich wpadnie. A ja już się żegnam. Mówi do was sama. Cześć.